Jestem Shakes. Chyba nie za bardzo wiesz, co teraz zrobić. Chodźmy do karczmy. Wybierz ją za pomocą przycisków po lewej lub klikając odpowiedni budynek w mieście. Współpraca z innymi graczami w gildii jest wysoce zalecana, ponieważ ma wiele zalet. Na przykład więcej złota i punktów doświadczenia. Co więcej, możecie rozmawiać ze sobą na czacie. Kliknij na awatar, aby wyświetlić swoją postać i poziom. Możesz zwiększyć swoje atrybuty za pomocą złota. Co więcej, wyświetlane są tam również inne przydatne informacje, takie jak wierzchowiec i aktywne mikstury. Wykonuj zadania, aby zdobywać złoto oraz punkty doświadczenia. Zagadaj do osoby siedzącej przy stoliku i wybierz misję. Podczas misji możesz kupować przedmioty w zbrojowni oraz gabinecie magii. Lepsze przedmioty pomogą ci ukończyć trudniejsze misje oraz pokonać potężniejszych wrogów. Wykonuj zadania, aby zdobywać złoto oraz punkty doświadczenia. Zagadaj do osoby siedzącej przy stoliku i wybierz misję. Tu jesteś.
Widzę, że powoli się rozkręcasz. Zajrzyj do stajni i wynajmij wierzchowca, aby skrócić czas podróży. Jeszcze wiele do odkrycia, ale na pewno sobie poradzisz. Powodzenia. Tutaj możesz walczyć z innymi graczami, aby zdobyć złoto oraz cześć. Stoczone walki znajdziesz w skrzynce pocztowej. Walcz na arenie codziennie, aby zdobywać dodatkowe punkty doświadczenia. Tu jesteś. Bez wątpienia marzysz o zdobyciu mojego autografu. Wolisz najpierw czego się zrobić, zanim się tu zasiedzisz, kolego? Mój trunek stawia na nogi zmęczonych wędrowców. Nie widzę po tobie zmęczenia ani śladów wędrówki. Zagadnij kogoś z gości. Na pewno ktoś tu znajdzie dla ciebie zadanie. Witaj. Cieszę się, że cię widzę. Witaj w mojej stajni. Wiesz, która godzina... Jak najszybciej wyposaż się w pełne uzbrojenie oraz dobrą broń. Zwracaj uwagę na premie do cech, które dają przedmioty. Sklepy wymieniają towar raz dziennie. Pamiętaj o regularnym przedłużaniu działania eliksirów.
Właśnie próbowałem zasnąć. Musimy pogadać. Tutaj możesz budować i ulepszać swoją twierdzę, aby zdobywać punkty doświadczenia oraz klejnoty, dzięki którym ulepszysz przedmioty. Tu też będziesz toczyć bitwy z innymi graczami.